29 czerwca. Rok zatarty. Dzisiaj nas przywieźli. Zgodnie z pogłoskami będą nas trzymać pod ziemią. Łajdaki. Iż lepszy byłby wyższy wymiar kary. Chociaż nikt nas nie pytał. Wszystko było z góry ukartowane. Niespodziewanie odnalezione nowe okoliczności sprawy i nowy artykuł w kodeksie wykroczeń politycznych. A już kiedy ten łysy zaczął serdeczne przemówienia od dobrowolnej pomocy nauce. Swołocze. Nikomu nie zostawili wyboru. Rozstrzelanie albo tutaj, nie wiadomo gdzie. Dobrze. Zobaczmy zatem, co to za nauka. 12 lipca. Wygląda na to, że nie miałem racji. Nie tylko dali jeść, ale i każdy dostał własny pokój. Co prawda obserwują nas przez całą dobę, ale za to spełniają każdą prośbę. Kiedy poprosiłem, od razu mi przynieśli ołówek i papier, a Nikolskiemu pozwolili posłuchać nagrań jakiejś jego ulubionej grupy rockowej. To ci idiota. Żeby nie te nagrania, nie zgarnęliby go za spekulacje. Swoją drogą. Ciekawe, dlaczego jego, spekulanta, zabrali z nami politycznymi? 1 sierpnia. Po prawie 2 miesiącach wszystko zaczyna się wyjaśniać. Jesteśmy skazani. Te dranie prowadzą tutaj doświadczenia, gorsze niż hitlerowcy w obozach koncentracyjnych. Ale jak to możliwe? W naszym kraju? Dziś przywieźli Nikolskiego po eksperymentach. Przenosili go obok mojego pokoju i on podniósł głowę. Popatrzył na mnie. Boże, to nie były oczy człowieka. Co oni z nim zrobili? On patrzył nie na mnie. Nie. Przeze mnie. Wewnątrz mnie. Z ust ciekła mu krew. Piętno na podłodze przed kamerą. 2 sierpnia. Nie spałem prawie całą noc. Krzyki zza ściany zupełnie nieludzkie. Poprosiłem ochronę, żeby mi się dali napić. Nieprawdopodobne, ale przynieśli mi wódki w plastikowej szklance. Jak w samolocie. Ochroniarz prosił, żeby nikomu nie mówić. On sam wyglądał kiepsko. Cześć twojej pamięci, Nikolski. Niech twoja dusza odpoczywa, póki ciało jeszcze krzyczy w sąsiednim pokoju. 24 sierpnia. No i koniec. Teraz moja kolej. Dziś mi wyjaśniono istotę mojego eksperymentu. Jakiś generator będzie mnie napromieniowywać do tej pory, póki oni nie zauważą zmian. Kiedy zapytałem, co się stanie, jeśli umrę, zanim nastąpi zmiana, odpowiedzieli, że będzie to drobne zakłócenie eksperymentu. Rzuciłem się na jednego z nich. Chciałem odebrać klucz od wyjścia. Jak boli głowa. Ochroniarz, ten co mi wódkę przyniósł, dał mi opatrunek, żeby opatrzyć ranę od pałki. Co prawda potem zabrał, żeby nikt nie zobaczył, że go mam. Ale to i tak dobry chłopak. Nazywają go Wołodyja. 10 września. Pisać coraz trudniej. Palce się nie zginają. Jakby stały się mocniejsze. 3 dni temu połamałem miskę z jedzeniem i chyba przegryzłem aluminiową łyżkę. Nie pamiętam. Jutro znowu będzie C-emitter. Tak się nazywa to coś w głównym pomieszczeniu. Zostałem sam. Nikolski jeszcze miał szczęście. Tylko 2 dni krzyczał przed śmiercią. Większość moich towarzyszy męczyła się dłużej. A ja jestem ostatni. Oni mówią, że ja jestem inny. Wyjątkowy. 13 września. Ja już nie człowiek. Lepszy. Silniejszy. Ja jestem wielki. Szczur. Oni mi go dali. Ja nie lubię szczura. Szczurów nie lubię. Chciał mnie ugryźć. Ja nie pozwoliłem. Kazałem mu biegać po suficie i ścianach. Bez rąk kazałem. Myślałem mu w głowie. Bieganie i on biegał, gdzie ja chciałem. A potem przestałem myśleć i on spadł z sufitu prosto na podłogę. Ja podszedłem i myślałem mu, żeby się nie ruszał. I nadepnąłem na niego. Nie lubię szczurów. Brudno. Oni stali i patrzyli. Kamera malutka,
a ja wielki. 1 października. Szczury. Oni dają mi dużo szczurów. Ja im wszystkim każę biegać i padać. A, jeszcze pies. On też jak szczur. Ja myślę za niego i widzę, że widzi. Ja nie lubię szczurów. Pies lubi. Ja myślałem psu w głowie, żeby jadł szczury. Ja szczurom myślałem nie ruszać się i pies jadł. Smaczne. Szkoda, że ja nie pies. Ja wielki. 13 października. Oni więcej nie wiedzą o mnie. Oni mówią, że zbadali. Oni głupi. Ja byłem u nich w głowach. Ja widziałem. Oni mnie nie widzieli. Wołodia. Jeden z nich. On słabszy. On żałuje. On był dla mnie dobry. Ja wezmę jego pierwszego. I pomyślę za niego, żeby otworzyć pokój, a potem pomyślę, żeby on zabił drugiego, który milczał. On silny. Jego głową trudno myśleć. Reszta słabi. Nie jak Wołodia, ale słabi. Ci, co zapisywali i badali. Słabsi. Oni główni, ale słabi. Ja wezmę ich wszystkich. Oni jak szczury i jak pies. 20 października. W lesie lepiej. Tu są grzyby. Ja pamiętam, kiedyś jadłem grzyby i... Oni też pamiętają, ale już nie mówią. Oni ryczą i płaczą, a Wołodii nie ma. Oni nie szczur. On lepszy. Ja byłem głodny. Smaczny. Oni myślą, że ja wielki. Tak. Właśnie tak jest. Ja wielki.